Stęk, to my, a właściwie znowu właśnie. My. Konrad Hryszkiewicz. I Wojciech Biedroń, znowu. Zawahałem się przez chwilę, bo ostatnio jest bardzo mądre hamletyzowanie. Tak. Donald Tusk zastanawiał być się, albo nie być. Be or not to be. Be or not to be. War not. O tym też nie słyszałeś. Jak też to było nie w życiu nie pójdę do teatru. Po co nam, panie teatr, jak mamy Sejm? Nie? O, to jest lepsze niż kabaret. A lepsze niż kabaret. I o tym też dzisiaj trochę, o tym kabareciku starszych panów, bo pani nie wolno obrażać, się będziemy opowiadali, ale najpierw zaczynamy nasz przerażający lot, tak? I nie jest to lot nad kukułczym gniazdem. Tak, od czegoś normalnego, czegoś intelektualnie wyższego niż nasz program. Czyli zaczynamy od państwa, drodzy państwo. Dokładnie, więc tutaj czytam. Jakub Rutka. Marszałek Grodzki jest jak imperator z Gwiezdnych Wojen. I am the senat. To jestem senatem. Trochę taki jest. Tak? Jest tak. A taki nie senator Palpatine, tylko rzeczywiście, dobrze, no idziemy. Dorota Mazurkiewicz. Ta pani, co chodzi za panem senatorem, to z pewnością osobista księgowa i kasjerka jednocześnie. W końcu ktoś te koperty musi przeliczać. Senator zarobiony przecież. Ja to nie rozumiem, bo to jest taka bardzo atrakcyjna, dużo młodsza pani od pana senatora Grodzkiego. I ale ja, co sugerujesz w nic, ogóle? Nic, ja usiadłem kiedyś zupełnie szczerze w portalu w polityce.pl i zapytaliśmy, ile ta pani zarabia. Dużo. Bo on ją zna jeszcze tam ze Szczecina, skąd przyjechał, co go tam inni pacjenci bardzo dobrze pamiętają. Sporo ich kosztował, w sensie zdrowia i tak dalej. I pytaliśmy też, jaki jest rodzaj relacji, który łączy pana senatora Grodzkiego z tą sympatyczną. Rozumiem, panią. Że zawodowy zupełnie tylko. No, zadaliśmy takie pytanie i odpisali nam, że to nie nasza sprawa. Nie nasza sprawa jest też, ile ta pani zarabia tam. No pewnie dużą prowizję od koperty. No, rozlicza się może, kopertowo się może rozliczać. No nie wiem, miały być wybory kopertowe, to i dobra, jedziemy dalej. Włodzimierz Łuczak. Króla Europy, 4 czerwca, oczywiście chodzi o Donalda Tuska. Tak. Będą nieść w lektyce Grodzki, Trzaskowski, Nowak, Neumann, a kondukt poprowadzi sam Nitras. I zwróćcie uwagę, nie wszystkie tylko te nie osoby czy jeszcze tak już siedzą. Tylko czy pytanie, czy Nitras powinien prowadzić? No bo on jest taki szybki, a kondukt powinien tak wolno maszerować. Żadnych pojazdów poseł Nitras nie powinien, a już lektyki, panie, to spuści tym to bardziej. Wypadnie. Nie, za szybko. Wszystko za się szybko wysypie będzie z tej lektyki, tam mu się pomyli. O Jezu, to katastrofa by była totalna. Nos przy asfalcie, tak. Wracając właśnie do marszu 4 czerwca, Esg hrabia. Tusk już zamówił papamobile na 4 czerwca, ale będzie jazda. Tak a propos tego, że ma być drugi po papieżu. Drugi, no bo mówiła ta pani, że pani z papieżem się nie może równać, ale już potem. Ale drugi. Tak, drugi. Damian, czekam na książkę pod tytułem Wszystko, co dobre o Tusku, już powiedziałem, autorstwa Dominika Tarczyńskiego. Tak, to byłaby taka jednorozdziałowa książka, bo się zaczynało na kłamca i kończyło na kłamca. Widziałem kiedyś taką właśnie, jak była książka Zalety komunizmu i właśnie były same puste strony, więc to by idealnie pasowało. Twoje intelektualne te nie spotykają się z dobrym zrozumieniem, bo już mi Maciek Zawadzki nieszczęśliwy nas wydaje. Tusk za karę powinien oglądać bez spiny pod przymusem. No to straszna kara, straszne tortury. Nie, ja nawet Tuskowi tego nie życzę. No ja też szczerze mówiąc. Dobra, słuchajcie, zaczęliśmy od Hamleta i też teraz zaczniemy nasze materiały od Hamleta, czyli być albo nie być. Albo nie być. Albo nie być. Dobrze, i zaczynamy od Hamleta polskiej polityki, czyli poseł Cymański. Kiedy podejmie pan decyzję? Jeszcze raz odpowiadam, bardzo precyzyjnie. Zjednoczona Prawica. Nie, no panie pośle, błagam. PiS czy Solidarna Polska? A dlaczego pan błaga? A dlaczego? No dlatego, że nie ma partii, gdyby była partia Zjednoczona Prawica. A jaki jest cel tego pytania? Zaspokojenie ciekawości pańskiej czy tych, jest którzy pan, nas oglądają? Jest pan posłem i chciałbym wiedzieć, gdzie pan upatruje swojej przyszłości politycznej. Mam taki szeroki, że najchętniej to bym jedną wielką Zjednoczoną widział. Naprawdę ja nie mam z tym problemu żadnego. Nie, no, być albo nie być. Oto jest pytanie. Być w Zjednoczonej Prawicy. Tu nie ma Hamleta. Tu jest Tadek Cymański, który jest w Zjednoczonej Prawicy i cieszę się z tego. Maciej Zemła stał przed, tutaj cytuję, Tadkiem Cymańskim, tak. Trzymał ten mikrofon i się nie dostał trzęsawy. No dociekliwy był ten dziennikarz wirtualny, no bardzo próbował go tam przycisnąć, ale ten twardo nie, Zjednoczona Prawica. Zjednoczoną Prawicę widzę ogromną. Tak jest, taką szeroką. Taką szeroką. Dobrze, no skoro Zjednoczona Prawica, to i minister Czarnek. Oczywiście. Pytanie, czy jest gołąbkiem pokoju.
Bezczelność opozycji nie zna granic od początku tej kadencji, ale to, co zrobiła pani Okła-Drewnowicz, przeszła sama u siebie. Pani poseł, przeczytam pani coś, dobrze? Proszę państwa, posłuchajcie. Mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 25 tysięcy złotych grzywny. To kara dla Grzegorza D., męża szefowej świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej za sfałszowanie faktur. Wykradliście, wydajemy dzieciom. Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Kowalski, bardzo proszę. Pan poseł Janusz Kowalski, proszę. Pani marszałek, czy pani w ogóle wie, co tu się dzieje? Czy pani w ogóle wie, co tu się dzieje? Poczekajcie, bo to trzeba powiedzieć. Dobrze, Maciek mi mówi na słuchawce, że to była debata o 500 i 800 i ileś tam plus. Tak. No i poseł Czarnek po prostu... coś tam powiedział na ten temat. Przeczytał artykuł prasowy, zresztą polegający na prawdzie. Czyli tych plusów było więcej. Najlepsza jest ta druga scena, no bo głos rozsądku idzie, mówi Maciek Zęba, czy poseł Kowalski. I wiesz, co tam się potem stało? Nie puścimy już tego, bo to w sumie nie jest zbyt śmieszne, ale ciekawe, bo pan Janusz Kowalski zaczął dziękować opozycji za tam jakieś udane głosowanie na komisji. Widzisz, dacie? No proszę, można jednak. Nawet minister, no w sumie minister. Stąd ten gołąbek pokoju, rozumiem. Kowalski. Po prostu zapowiedział Kowalskiego. No dobrze, ale z czym spotkał się prawdziwa skądinąd wypowiedź ministra Czarnka? Posłuchajmy, zobaczmy. Proszę pana, minister Czarnek to po prostu damski bokser i tyle. Gdyby minister Czarnek spojrzał w lustro, to zamieniłby się w bazyliszka, bo tak naprawdę jest adresatem własnych słów. Łotki Jezu, węże, bazyliszki. Ta pani to była ta poseł Drewnowicz, co jej mąż tam narobił dziadostwa w fakturach, tak. A, ale przynajmniej nie był. Ale czemu damski bokser? Przecież no właśnie, to jest pytanie. Przeczytał tytuł w artykułu prasowego, że mąż pani jest po prostu zwykłym oszustem. Literalnie przemoc po prostu. Przemoc i gwałt. No. Czyli mówienie posłom opozycji prawdy. Tak, to jest przemoc. Oczywiście. I mobbing. I mobbing, jasna sprawa. No dobrze. A z tym bazyliszkiem poczekaj, bo jedna rzecz mnie tutaj nurtuje. Bazyliszek to przecież zabijał wzrokiem, a nie zamieniał się w bazyliszka. To jest coś. No to dlatego mu lustro tam pokazali. Ale ja nie wiem, bo ja się nie urodziłem w Warszawie, to tych baśni tak dobrze nie znam. No właśnie, bardziej to o tym smoku wawelskim. Coś tam się pomyliło. No w każdym razie poseł Borys wszędzie widzi bazyliszka. Ciekawostka. No dobrze, idziemy dalej. Okazuje się, że Zieloni, desant Zielonych... A propos bazyliszka. Tak, przejął Sejm i musicie państwo, zwróćcie na to uwagę, tu kolory są niezwykle istotne. Bo o to w przyszłym rządzie zadbają Zieloni. To pani poseł Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Proszę państwa, teoretycznie mamy program. Drodzy państwo, no i są Zieloni, są, przejęli Sejm, ale przejęli. Lubnauer jest w Zielonych też, tak? Nie wiem, ale no ona właśnie chyba nie jest w Zielonych, ona jest w Nowoczesnej, co jest często... ale reklamuje Zielonych. Tak. Co gra dziwne. W Zielone nawet. Gra w Zielone. Jeszcze w Zielone gramy, tak kiedyś. Może jakiś transfer polityczny znowu. Ja bym na miejscu pani Lubnauer uważał z transferami, ale jakby nie moja sprawa. Dobrze. Zadajemy fundamentalne pytanie, tak? Politycy sobie zadają, właśnie dziennikarze głównie sobie zadają pytanie, jaki jest program Platformy Obywatelskiej? No to jest, o co tak naprawdę chodzi? My też sobie te pytanie zadajemy cały czas bez spiny i ciągle nie mamy odpowiedzi. Bo nie o to chodzi, żeby o takie rzeczy pytać, bo o to są te wybory, żeby nie pytać generalnie, no tak. Ale to jest bardzo ważne, bo jednak zmieniła się koncepcja. Kiedyś to była Zielona Wyspa, nie? Walka z kryzysem, teraz to się nieważne okazuje i nam przyszedł na myśl pewna scena z Alternatyw 4, którą połączyliśmy ze sceną, którą właśnie państwo zobaczycie. Tu nie chodzi o jakieś szczegółowe programy. Mógłbym was dzisiaj zasypać tymi propozycjami, które przygotowywaliśmy przez ostatnie miesiące. Mógłbym się pochwalić tym, co zrobiliśmy dla polskich kobiet w czasie, kiedy byłem premierem. Ale tak naprawdę nie chodzi w tej chwili o to, żebym wyrecytował z pamięci te wszystkie programy, pieniądze, konwencje. Każdy zainteresowany może to przecież sam sprawdzić, a życie nie polega na raportach, tylko na tym, co ludzie czują. Uważam, że dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa. Rzeczywistość postawiła przed nami nowe zadanie. Bardziej poważne i odpowiedzialne. Przepraszam, a jakie to zadanie? Kiedy zakładaliśmy nasz kabaret, ustaliliśmy, że w obecnej skomplikowanej sytuacji jest potrzebny nasz głos. Głos ostry, głos gromki. Nie będzie kabaretu. Brawo! Będzie chór! Tego właśnie od nas w tej chwili wymaga najbardziej społeczeństwo.
czyli społeczeństwo, drodzy państwo, nie wymaga od Donalda Tuska programu, jakiejś tam myśli dokładnie przewodniej. Po cholerę, panie. On wymaga, żeby się czuć dobrze. Tak, nie będzie kabaretu, będzie chór. Będzie chór. Będzie chór. Dobrze. Ale wiemy przynajmniej, skąd Platforma Obywatelska załatwi pieniążki na 800+. No właśnie, to dobre pytanie, bo wcześniej pieniążków nie było podobno. No i widzisz, i spytano pana Grabca, to wielki intelekt Platformy Obywatelskiej. No oczywiście, jak najbardziej. Kanclerski łeb. Tak. I kanclerski łeb został zapytany o to, czy mają pieniądze i kto ma pieniądze w ogóle. I no właśnie, okazało się, że tam się wszystko trochę pomieszało. Przejmujecie w październiku władzę i ludzie zaczną pytać, to co z tymi obietnicami? No i skąd te 100 miliardów weźmiecie, panie pośle? No oczywiście z budżetu, z podatków Polaków, trzeba je rozsądniej Ale tego w budżecie wydawać. Nie ma dzisiaj nadwyżki na 100 miliardów złotych. No jest nadwyżka jeszcze nie ujawniona przez premiera Morawieckiego na 60 miliardów złotych. Więc te pieniądze są. Ta zapowiedź 800+ jest grą przedwyborczą, że przed wyborami ma się odbyć głosowanie, a pieniądze może się znajdą w nowym roku, może nie. PiS nie ma na ten cel zabezpieczonych pieniędzy. Czekaj, w jednym zdaniu mówi pan Grabiec, wielki kanclerski łeb Platformy Obywatelskiej, intelektualista, że podpora, jest, że jest 60 miliardów i że nie ma. Ino premier chowa te pieniądze, a on go za nim obniec. Było coś takiego jak kot Schrödingera, to jest taki Grabiec tak. Schrödingera, że jednocześnie te pieniądze są i ich nie ma. Czyli jak będzie rządzić Platforma, to te pieniądze będą płynąć Wisłą. Płynąć i dojdą, będzie 500+, a jak będzie PiS, to nie ma tych pieniędzy. To nie ma pieniędzy. Dobrze, drodzy państwo, no to warto przypomnieć, no bo teraz Donald Tusk mówi, że tam kurczę, 800+ i to teraz, now. No właśnie, ale skąd to wziąć? Skąd to wziąć? No może ma Zakopane gdzieś. Może w Zakopanem. Zakopane. No posłuchajmy, nasz dział Archeo działa, a sprawdźmy, co Donald Tusk mówił o 500+ i w ogóle takich programach społecznych. To jest to, sprawdzam wobec Kaczyńskiego, żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+. Tylko według mojej najlepszej wiedzy nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu. Żebyśmy zrobili to przed wyborami. Wtedy, kiedy jest ktoś, kto ma wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje państwo, ile można pieniędzy wziąć od podatników, to warto może z nim, czyli w tym przypadku ze mną, podyskutować o tym, czy to jest możliwe, czy nie. Nie, ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+, bo ja bardzo dokładnie liczyłem, znaczy mówię o całym moim rządzie, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać. Czy w polityce można kłamać? Czy polityk może kłamać? Nie powinien. Czy a czy panu zdarzyło się skłamać? Nie. Czy panu zdarzyło się kiedyś kłamać? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Nie. To tylko Tusk tak umie. Tak, nie. No, wahał się. Ciekawe dlaczego. I ta scena z Misia mi wraca, nie? Przecież ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. Ale o ile Grabiec to rzeczywiście taki Grabiec Schrödingera, to tutaj kompletnie rozwiązanie. No, drodzy państwo, my tu się śmiejemy, a to jest tragedia narodowa. No tak. To jest przyszły premier, na Boga. Ja tu dzwonię na alarm. A to są problemy poważne, no. Dobrze, drodzy państwo, więc jeszcze posłuchajmy innej podpory kanonu intelektualnego Platformy Obywatelskiej. Niedoszłej prezydentki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To też rozmowa Maćka Zęby. Biedny jest, ale zobaczmy. Biedny, współczujemy. Polacy chcą pokazać, na jakiej Polsce im zależy. Chcą pokazać, że chcą Polski wartości, Polski uczciwej, Polski, w której prawo jest szanowane, Polski w Europie. Dlatego Polacy chcą przyjechać na te spotkanie, na marsz do Warszawy. A jest szansa na 1 000 000 uczestników? To jest moje marzenie, ale zjeżdżąc po Polsce widzę, że ludzie naprawdę mają dosyć i chcą pokazać, na czym im zależy. A naprawdę Polakom zależy na uczciwości, wartościach, na Polsce w Europie, Polsce sprawiedliwej i Polsce porządnej. Zakończmy tylko, jak będzie 100 tysięcy uczestników, to będzie pani zadowolona? Ja będę zadowolona, jeżeli ten marsz się uda, a rozmawiam z Polakami i oni chcą na ten raz przyjechać. Mam marzenie i każdy powinien mieć marzenie. Marzenie mam. Ona trzy razy powiedziała to samo de facto, tak. Tylko w inny sposób. Ja już myślałem, że ja nie wiem, czy Maciek trzy razy tak samo nagrał tak, ale nie, słyszeliśmy pytania Maćka. Ale wiesz, Maciek naprawdę się starał, czy pan tak, milion, to że może przyjedzie, czy potem... Ale Maciek, zszedłeś, potem 100 tysięcy mówiłeś, no. Się licytował w drugą stronę. I właśnie my nie chcemy się licytować. Tak jest. Dosyć tego licytowania. Dość licytowania. I w ogóle dość już tego programu. Widzimy się po króciutkiej przerwie. We'll be right back.
witamy bardzo serdecznie. Po przerwie klaszczemy. I widzimy wszystko. Konrad, żeby nie było, bo tak ostatnio zauważyłem, że dworujemy sobie tak z niektórych tych, no, ale ty masz oficera prowadzącego. No właśnie, żeby nie było, bo ja nigdy nie zwracam ci uwagi. Aha. Ale ja cały czas jakby co swoją rozumiem funkcję pełnię, żebyś okay był świadomy. Nie miał świadomość. Ja mam świadomość, a potem się człowiek budzi i w areszcie i tam 12 lat. Nie? No, słuchaj, Biedroń. No, no słuchaj, nie podoba ci się sobie linia programowa Prawa i Sprawiedliwości, Biedroń, tak? Tak, dobrze, dokładnie. Ale to my na razie, co nam się podoba. Zacznijmy od tego, co nam się podoba. Wielka narodziny tak gwiazdy. Już od to jakiegoś prawda czasu ta pani Nitrasi, ta pani się stara być taką bardzo, prawda, do przodu i taką obecną posłanką. I niestety źle jej to wychodzi trochę. Nie, właśnie, doskonale jej wychodzi, bo moim jest zdaniem to prawda jest zauważalna i zaczyna powoli wycinać panią Jahirę i wygryza i panią nawet Kidawę-Błońską. Wiem, że to trudno. I zwróć uwagę, żeśmy zwrócili uwagę, że jak żeśmy przygotowywali ten program, tak, że ona jest w Sejmie od 2011 roku. Nie wiedzieliśmy i dopiero teraz wykwituje tak talent. Bo też nie szukaliśmy. Właśnie. Diamenty przed wieprze, w moim przypadku, jak to jest bardzo dobre porównanie. To posłuchajmy panią Kołodziej, bo to trzeba posłuchać. Trzeba. Ja byłem, no dobra, no zobaczmy to. Natomiast państwo tutaj są mądrzejsi, z dłuższym stażem. Lepiej się państwo na tym znacie niż ja. Bardzo ekspresywna pani poseł, z lekka szalona. Więc państwo może odpowiecie bardziej na to pytanie, dlaczego tak jest. Standardowe zdjęcie z Instagrama. Matka wynagradza dziecko 9-letnie za to, że dobrze napisało jakąś klasówkę, test, egzamin. Wielka porcja frytek. Wielki hamburger. Państwo tu nie widzą. Hamburger się składa z dwóch części. Składki mięsnej, podwójnej, takiego mięsa kotleta, ale to jest jeszcze okraszone takim szpekiem. To się po polsku nazywa, przepraszam, brakuje mi słowa. Ja tego nie jem, więc ja nie wiem, jak to się nazywa. Bekon. A bekon po polsku to jest? Zapomniałam. Boczek. O, boczek. Ocieka to tłuszczem tak okrutnie, że ja bym zwymiotowała. Spróbujmy, żeby wysłuchać w pełni świadomie i zrozumieć, o co chodzi. Ale wspaniała instrukcja tego, jak z czego składa się burger. Na przykład ekspresywna jest. Ta, pani poseł jest ekspresywna. I standardowe, zdjęcie z Instagrama. Z Instagrama. I jeszcze szpek. Drodzy państwo, musicie wiedzieć, że... Nie, to już jest Śląska nazwa słoniny inaczej. Niektórzy mówią gwara, niektórzy język. Gwara, tak. Ale... Bo pani jest ze Śląska w ogóle. Tak. Tak. I pani tutaj używa... I ona nie wie na przykład, jak jest bekon, jak jest po polsku. W ogóle z polskim językiem są tam pewne... Może po niemiecku wie. Ja nawet nie wiem, jak jest bekon po... A, ty udajesz polska świnia, że ty nie wiesz. Polska tak? świnia. W każdym bądź razie ekspresywna i bardzo trochę szalona. Trochę szalona. Pani Kołodziej, bo szalona ja już jest, nawet zapamiętałem jej nazwisko. No, nie dało się nie zapamiętać. I nie da się jej nie dać do bezpieczeństwa wprowadzić. W każdym razie pytamy, czy otworzy burgerownię. No, burger pewno... to po polsku burger. Burger to burger, burger po prostu. No dobrze, ale okazuje się, że pani Kołodziej nie tylko na komisji tutaj ważne rzeczy, bo ona jest generalnie odżywienia, ona mówi, że młodzież za dużo je, no wystarczy na mnie popatrzeć, no, czasami chociaż je. Ja już nie młodzież. Posłuchajmy w takim razie pani posłanki Kołodziej już w Sejmie. I co się z tym zdarzyło? Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w czasach rządów PiS-u drastycznie wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie. W 2022 roku według prognoz Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, czyli to jest Polska Europejska Sieć Walki z Ubóstwem, liczba Polaków żyjących poniżej minimum egzystencjalnego wzrosła o 859 tysięcy. Dziś ta grupa protestujących osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, szczególnie tych protestujących na korytarzach sejmowych. Moje drugie pytanie, jakie stanowisko Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Panie pośle, zapraszam pana. Panie pośle, panie pośle, pani poseł, czy pani nie słyszy? Ja uważam, że na przykład niektórzy ci posłowie i posełki, posełki oni posłowie powinni mieć takie jakieś lekcje z języka polskiego. My sami kaleczymy co chwilę ten język, ale to, co się tam dzieje, ja mam problemy z Ja pamiętam jeszcze Kidawę-Błońską, jak czytała tam właśnie Zasługach Kopernika, Malbork, Elborg. Nie, ta trauma wraca. A tutaj wróciło ja tego nawet nie jestem w stanie powtórzyć, co powiedziała pani Kołodziej, naprawdę. Dlatego uważamy, to nawet dobrze, że naród nie rozumie polityka, bo jakby go nie daj Boże zrozumiał, to... byłoby słabo, jeszcze by go nie
wybrał. Nie byłoby. Ale dobrze, na szczęście są inne wielkie skały polskiej polityki, jeśli chodzi o intelekt. Pani Prokop Paczkowska, to jest lewica. Wspaniała. Tak, bo ponieważ doszło do takiej... Złośliwi mówią, że Ruda z lewicy. No. Jak się wpisze w Google, to wyskakuje. Ale nie wpisujcie też innych rzeczy takich tam nieładnych. Nie. Kończymy, odcinamy się w ogóle od tej koncepcji. Tak, dokładnie. Koniec. I idziemy dalej, bo pani Prokop Paczewska walczy teraz o to, żeby podnieść kwotę wolną od podatku. A przecież została podniesiona ostatnio. Tak, ale o jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. No i dziennikarze Telewizji Polskiej i politycy coś jej przypomnieli i ona na to odpowiedziała jak zwykle błyskotliwie i wspaniale. Posłuchajmy. Panie poseł, zaraz przypomnimy głosowanie, jak głosowała Lewica w sprawie kwoty wolnej od podatku, ale ponieważ padło pytanie, dlaczego? Takie mieliśmy widocznie przemyślenia. Lewica przeciw obniżeniu podatku poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. No my mamy inne przemyślenia. Słusznie mówi Maciek Zęba, co za kwota wolna od podatku, domiar im dołożyć. Tak jest. Tak spółdzielnie jak... pracować, że PGR-y tworzyć. W wspaniałym ustroju poprzednim, idealnym dla lewicy. Bo pani Prokop Paczkowska widocznie w jakiś sposób tam, prawda... Ale wszyscy się zaśmiali na słowo, że mieli takie przemyślenia. Posłowie nie są od myślenia, wiadomo. Od kiedy lewica myśli, do panie. A tym bardziej, właśnie, tym bardziej lewica. Dobrze, ale są inne dramaty, dużo poważniejsze. O, na przykład jakie? Zdrada. O, nie, to jest zdrada. To jest bardzo poważna sprawa. Ja nawet zadzwonię, żeby było bardziej podniośle. Okazuje się, drodzy państwo, że Donald Tusk został zdradzony przez media. Dziennikarze zadają pytania nie o władzę, tylko o opozycję. Skandal. Skandal. Tak. To trzeba coś z tym zrobić. No zobaczmy to, tak. Ja oczekuję od mediów też krytycznego podejścia do rządzących, a nie do opozycji. Znaczy, demokracja w Polsce jest dlatego zagrożona, między innymi, że także niezależne media uważają, że dużo łatwiej skakać po opozycji niż po władzy. Ja jestem dziennikarzem zawodu. No, wiecie dobrze, ile lat tu pracowałem też na Pomorzu w tym zawodzie. Czy Platforma Obywatelska chciała mieć swoich propagandzistów? Nie, nie potrzebujemy propagandzistów. Nie? Oczekujemy rzetelnej oceny tego, co robimy, ale oczekujemy również, żeby jednak rzetelnie oceniać dzisiejsze rządy i nie stawiać Słyszałam, jak Donald Tusk pouczał dziennikarzy niezależnych mediów, że właściwie powinniśmy tylko patrzeć na ręce władzy, a w ogóle nie zauważać opozycji, w ogóle nie czepiać się niczego. Absolutnie nie wolno nam pokazywać, co robi opozycja. Przepraszam bardzo. To miały być wolne media? Może pani tak zrozumiała? Odpowiedź Borysa Budki było to, trochę no takie... To chyba ty, nie? Tak, albo twój stary. Ale poczekajcie, bo tam ja na przykład się absolutnie zgadzam z Borysem Budką. Czy potrzebujecie propagandystów? Absolutnie nie. Mamy Gazetę Wyborczą i TVN. To po co ci propagandyści? Ja też się zastanawiałem, bo tutaj właśnie... Niewymienieni zostali właśnie TVN, Wyborcza, zapomnieli? Nie, tak się starają. Onet, wirtualna no Polska. Właśnie, tak się starają właśnie. Trybuna Ludu, nie Trybuna Ludu. Tej opozycji, a oni tak... Tygodnik nie. Nawet zapomnieli o ich istnieniu. Straszne to jest. Ale wiesz co, bo skakać po opozycji wolą, wiesz? Ci symetryczni, nie, ja naprawdę, ja się odcinam w ogóle od nich. Podli ludzie. Zamiast przyjść. To nie ludzie, to nie ludzie, to wilki. Oni powinni chwalić, panie. Oczywiście. No tak, bo za to, że po prostu są. Tak, a jak nie, to przyjdą silni razem, panie, i tam zrobią... I zrobią porządek. Pac. Tak. Maciek mi tu mówi, że jeszcze 6 minut, ale zostajemy przy temacie... Zostajemy przy temacie medialnym. No mediów, bo okazuje się, że też jest zła Telewizja Polska. No tak, no to chyba od zawsze i była zła za rządów Tuska. No, oglądnijcie to, bo to musimy to zobaczyć razem. Ja mam nadzieję, że... Każdego, nie muszę nikogo, kto zna choćby tak elementarnie historię tych ostatnich 15-20 lat. Chyba nikogo nie muszę przekonywać, ale jeśli trzeba, to tylko przypomnę. Nie było bardziej krytycznej telewizji publicznej pod adresem rządu niż wtedy, kiedy ja byłem premierem. Zapraszam Donald Tusk.
Drodzy państwo, Donald Tusk to się bał wchodzić do telewizji. No dokładnie, jeszcze by go zaklaskali, jeszcze by go zacałowaliby go tam. A Tomasz Listo by od dobra, ale to nie, to nie wiem, to nie, 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 nie. Popatrz, jak się znęca. Będę cię obserwował na wszelki wypadek, żeby nie powiedział za dużo. Się, bo ja już od tego, od tych wrażeń, od tego wszystkiego, patrz, jak się znęcali nad tym Tuskiem w telewizji. Boże święty. Bałem się, że wezmą pasy i go po prostu zaczną tam lać. Albo z niego będą pasy drzeć, nawet bym powiedział. No. No różnie to bywało, drodzy państwo, było jak było, ale okazuje się, że Donald Tusk, i wchodzimy teraz w taki młodzieżowy set. Trochę tak kontynuując tego Bambika ostatniego. Bambika, ale zanim Bambik, to najpierw, czy Donald Tusk potrafi rozmawiać z młodzieżą i jak rozmawia z młodzieżą, okazuje się, że umie. Umie. No popatrzmy. Mnie pan odprowadzi troszkę, bo moja pani odprowadziła, strasznie się denerwuje, że od 15 minut nie ma mnie na lekcji. Nie, to lepiej grzej. Ja mam zasadę, żeby do szkoły, szczególnie w czasie lekcji, polityków nie wpuszczę. Czekasz moją prośbę o ustnie usprawiedliwienie. Naprawdę. Maciek tu na poważnie, żeby też tych tęczowych akwizytorów nie wpuszczać do szkół. No. Mówisz? Ja bym tam, dlaczego? Jakieś tęczowe piątki czy coś tam? Nie, bo znowu coś powiem i znowu będzie na mnie i że znowu, tak, że Biedroń wiesz, znowu Biedroń, LGBT, tak, coś i tak mówi. Dalej. Ale posłanka Nowicka postanowiła pokazać, że i ona jest młodzieżowa. Mówisz? No, stary, nie wiem, bo tyle, znaczy nie możemy się śmiać z wieku pani Nowickiej, no ale jest to już wiek dojrzały po maturze w każdym razie. No taka dojrzała młodzież. Dojrzała młodzież, zobaczmy jak się zachowuje dojrzała młodzież. Mam nadzieję, że nie jesteście bambikami i nie grozi wam z Polaka Pała, ani z Gary Pała, ani z innych egzaminów. Drogie osoby rozpoczynające egzamin ósmoklasisty, trzymam za was kciuki. Jestem przekonana, że będziecie mieli esse. Essa. Ty jesteś młodszym kolegą. Essa. To... opowiedz, o co tu chodzi? Wiesz co, jeśli chodzi o tą essę, to ja też nie bardzo wiem, ale podobno to jest takie, że coś jest fajne. I ona mówi nie do dzieci, młodzieży, tylko do osób. Tak, osoby właśnie zdające. Też zwróciłem na to uwagę, że ona mówi zdające. Do osób. Kiedyś się mówiło po prostu ósmoklasiści i tyle. To było neutralne płciowo. A teraz trzeba mówić nie, osoby nie wolno, ósmoklasi... w życiu. Klaszczy. Ósmoklaszczy. Ósmoklaszczy. Drodzy państwo, dobrze. Nie, teraz pokażmy, że młodzież potrafi się bawić bez alkoholu, tylko po co? Tak. I to jest poseł Berkowicz. 40-letnia młodzież, poseł Berkowicz na juwenaliach. Proszę bardzo. Jesteśmy na miasteczku studenckim, juwenalia. Nie chciano mnie wpuścić, bo nie jestem studentem, ale wszedłem z interwencją poselską. Kontrolujemy, czy poziom alkoholu we krwi studentów jest odpowiedni. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest rozdawnictwo. To nie można tak. Rozdawnictwo jest złe. Dziękuję. Mam nadzieję, że poseł był w stanie sam wyjść z tych juwenali albo go wyprowadzili, bo tam... Ale zwróćcie uwagę, że osobą, która się najlepiej bawiła na tym filmiku, jest sam poseł Berkowicz. No rozdaje to piwo i my się odcinamy od rozdawania alkoholu. Tak jest, nie rozdawnictwo wolno, jest złe, jak to mówi Konfederacja. Młodzież, nie pijcie alkoholu w nie ogóle. Pijmy. Tak, bo po skończycie, może jeszcze zdążymy, jak skończycie, no sytuacja dramatyczna jest, no. No właśnie, straszne. Dobrze, to idziemy chyba dalej, bo okazuje się, że za picie może też ci coś grozić. Zobaczmy to razem. Wojewódzki skazani. Celebryci ukarani wysokimi grzywnami za nielegalne reklamowanie alkoholu. A to ta była ta afera, że tam Jasiu Śpiewak tam teraz tak, mocno walczy z alkoholem. Z alkoholem tym razem i tam nie wolno. I widzicie, młodzieży, jak będziecie brać alkohol od polityków takich jak Berkowicz, pić go, a potem jeszcze reklamować. To was skażą. To was skażą. Skaza goni skazę, ale... Są gorsze konsekwencje. Są, proszę państwo, są sytuacje naprawdę dramatyczne. I pytanie, dlaczego pan Olbryski, Żebrowski no i właśnie wojewódzki, i wojewódzki akurat ubrany, rozbierają się dla Donalda Tuska, zobaczmy to. Tak jest, drodzy państwo. O mój Boże, straszne. Tak jest. Oto oni i oni, drodzy państwo, reklamują Marsz Tuska.
Tak, czyli nie alkohol sposób. Tym razem. Oni reklamują, co się będzie działo, jak przesadzicie z alkoholem. Olbryski już nie musi pić żadnego alkoholu. Oj, nie, no, już w życiu tak, że nie pytał już absolutnie. Ale dlaczego oni się ustawili? Tu Iskrze Tuski jest i... I Azja i Kmicic, tak. I Kmicic. No tak, bo on jednocześnie... Kmicic. Tak, Olbryski był trzech w jednym. Nas Barasz mówi Maciej, a my mówimy dość, bo tego się nie da chyba już słuchać. Skończył dość. Nam się czas. Nie oblegajmy tego z Barasza. Nie, 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 nie przeciągajmy tego. Konrad Kryszkiewicz. I Wojciech Biedroń. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.